Karolina i Przemek mieszkają w miejscowości Łazy na Śląsku. Na pozór są normalną parą zakochanych młodych ludzi. Od czasu do czasu odsłaniają jednak swoją prawdziwą naturę. Dla mnie człowiek po prostu jest rzeczą przerażającą. Jeszcze 3 lata temu to bałam się dotyku palcem tak naprawdę obcych ludzi. Zawsze udawałam psa, zawsze rodzice mnie krzyczeli, że zaginam ręce i kiedyś mi tak zostaną. Człowiek jest z natury zwierzęciem społecznym. W procesie setek tysięcy lat ewolucji wykluczenie ze wspólnoty było praktycznie równoznaczne ze śmiercią. Ludzie, którzy dobrowolnie pozbawiają się części cech powiązanych z byciem człowiekiem, narażają się na wyszydzenie, odrzucenie oraz społeczny ostracyzm. Ich próby identyfikowania się ze zwierzętami i fizycznego do nich upodobnienia dla wielu mogą być oznaką upodlenia czy funkcjonowania na niższym poziomie społeczeństwa. A jednak pomimo szykanowania, właśnie taką drogę wybrały dla siebie futrzaki. Swoją odmienność manifestują nosząc zwierzęce elementy garderoby lub całe kostiumy. Dla ludzi z zewnątrz samo to powiedzenie, że jestem fury, jest coś, co całkowicie nie buduje żadnego obrazu w osobie. Większość ludzi fury nie rozumie jeszcze, więc albo jesteśmy po prostu, jesteśmy obgadywani za plecami, albo jesteśmy tolerowani, a niektórzy po prostu się spojrzą i najlepiej odepchnęliby kijem. Są takie przypadki ludzi. Są traktowani jako dziwacy, jako tacy outsiderzy, jako osoby nieprzystosowane do rzeczywistości, dlatego że one zdecydowały się żyć według innych norm, według innych zasad. Nierozumiani, wykluczeni, a czasami nawet prześladowani, swoje prawdziwe ja odnaleźli dopiero kryjąc się pod zwierzęcą tożsamością, nazywaną w ideologii fury fursoną. To swoiste alter ego, obraz tego, jak widzą siebie samych, poczynając od gatunku, rasy, na kolorze futra czy detalach anatomicznych kończąc. Wizualnym odzwierciedleniem fursony są rysunki, będące dla części futrzaków namiastką fotografii, lub fursuty, czyli szyte na indywidualne zamówienie kostiumy. A fursonę wybieram pod kątem mojego charakteru. A w ostatnim czasie mój charakter po prostu się tak zachwiał, że moje życie wyglądało jak wielka fala. Nie wiedziałam, czy jestem psem, czy jestem kotem. Wyszło właśnie na owczarka niemieckiego tak naprawdę. I owczarek niemiecki jest takim idealnym odzwierciedleniem tego, jaka jestem. Cześć, pozór. Gotowy? Jest! Zajebiście. Dobra. Zaczynamy od wody. Trzymam sobie tygrysa. W pewien sposób na pewno tak. Gdzieś podświadomie sam się tak samo określam. Choć dzięki fursutowi futrzaki mogą ukazać społeczeństwu swoją prawdziwą twarz, ten rodzaj kostiumu nie jest integralną i nieodzowną częścią bycia członkiem społeczności fury. Duża część futrzaków rezygnuje z posiadania fursutów, głównie przez wzgląd na wysoką cenę i niewielką ilość okazji do ich prezentowania. Karolina chce w przyszłości zająć się profesjonalnym szyciem kostiumów. Teraz pracuje nad tym, by jak najlepiej odtworzyć wizję fursony swojego przyjaciela Maćka. Cześć, kocur. Słuchaj, bo dzwonię się dowiedzieć, bo przyszła mi peruka i chciałem się dowiedzieć, kiedy możemy się spotkać. Tylko wiesz, ja w sobotę mam szkołę, to po szkole bym musiał się zebrać i będę u ciebie gdzieś tak o 18:00. No, pasowałoby mi, ja cały weekend jestem w domu. Dobra, no to w takim razie jesteśmy umówieni. Dla wielu osób spoza kultury fury, ten specyficzny kostium bywa odbierany jak swoisty fetysz, ściśle powiązany ze sferą seksualną. Takie wrażenie mogą dodatkowo podsycać rysunki tworzone przez futrzaki, często o treści erotycznej czy wręcz ocierające się o pornografię. Sami zainteresowani nie przyznają się do takich skłonności. Dla nich futrzastość to coś znacznie głębszego. W którymś momencie ja i Liz wpletliśmy się w siebie tak, że zaczęliśmy razem żyć, jak gdyby taki warkocz, który jest jeden, ale składa się z elementów. Muszę było powiedzieć, że futrzakiem jestem od urodzenia, bo miałam fascynację ze zwierząt. Lubiłam spędzać z nimi czas. Często bawiłam się, że jako dziecko, że byłam jakimś zwierzątkiem konkretnym, o jakimś tam charakterze. Jeżeli mówi to dziecko, to rozumiem, że jeszcze będzie z wieloma postaciami, istotami się identyfikować. Jeżeli mówi to osoba dorosła, to jest to dla mnie niepokojące. Dla moich znajomych byłam inna, dziwna i przez to byłam bardzo źle traktowana. Lata szkoły to są 8 lat wycięte z życia.
o którym bym chciała zapomnieć. Istnieje duża grupa futrzaków, dla których wkroczenie w świat fury miało wspólną genezę. Połączyło ich poczucie odrzucenia i niezrozumienia. Trudna do określenia inność, która coraz silniej wypychała ich ze świata rówieśników. Nigdy nie miałem żadnych takich bliższych przyjaciół, a raczej to były takie znajomości na zasadzie daj spisać lekcje. Postać ośmiolatka ciut bardziej okrąglejszego od reszty i mającego dobre stopnie w szkole była po prostu odsuwana od społeczeństwa. Wyrzucenie kogoś poza grupę tych młodych ludzi to skutkuje rzeczywiście próbami samobójczymi, depresją, samobójstwem niestety udanym. Znaczna część osób, które określają się dziś jako futrzaki, na własnej skórze doświadczyła ataku agresji i zastraszania. Takie zachowanie grupy wobec jednostki nazywa się wprost mobbingiem. Długotrwały może pozostawić ślad w psychice nawet na wiele lat. Byłam bardzo, bardzo skrzywdzona. Futrzaki to było się wyrwanie z tamtych czasów mojego dzieciństwa, gdzie ono było tragiczne. Jako zwykły człowiek, trochę śmiesznie to brzmi, zwykły człowiek, to nie wiem, czy bym sobie dała radę. Niechęć i odrzucenie ze strony rówieśników bywają niezwykle trudne do zaakceptowania. Co gorsze jednak, niektórzy z futrzaków nie mogli liczyć na zrozumienie nawet w najbliższej rodzinie. Długo nie miałam wsparcia w rodzicach. Moja starsza siostra była dla nich wzorem. Ja nie byłam jak moja starsza siostra, więc była ta gorsza. Jak coś chciałam powiedzieć, że coś się stało, to mi nigdy nie wierzono. Tak samo nawet młodszy brat był ich zdaniem lepszy ode mnie wtedy. W przypadku Karoliny dopiero po 3 latach, w obawie o kondycję psychiczną córki, rodzice w końcu zaakceptowali jej wybór. Także dzięki ich zachętom i namowom Karolina od kilku lat jest szczęśliwą dziewczyną Przemka. Młodzi poznali się na konwencie futrzaków. Nagle oświeciło ich i faktycznie zobaczyli, że jeszcze trochę i faktycznie dostanę jakiegoś załamania nerwowego i nigdy nie wyjdę z kąta. Tak, bo teraz są rodzicami na metal, ale wcześniej nie byli. Myślę, że moja mama traktuje to cały czas jako rodzaj zabawy. Nie ma mi tego za złe. Prawdopodobnie jakąś tam częścią siebie wolałaby, żeby to zniknęło. Na co dzień futrzaki nie mają zbyt wielu okazji, by manifestować swoją odmienność. Tym chętniej i liczniej stawiają się na spotkania, które odbywają się kilka razy do roku. Traktują je jako swoiste święto, podczas którego dumnie prezentują swoje fursony na uroczystych paradach. Kiedy napotykają osoby, które choć trochę podzielają nawet ich alienację, no to siłą rzeczy one zaczynają się przyciągać. Kiedy trafiłam na fury, jeździłam na każdy konwent, bo ci ludzie byli niesamowici. Nieważne kim jesteś, nieważne jaki masz charakter, nieważne co w życiu zrobiłeś, tak będziemy się z tobą dobrze bawić, wszyscy będą cię lubić. Futrzaki pozwalają uzyskać taki status akceptacji. Na coś, co może się wydawać trochę dziwne. Początek fandomu futrzaków datuje się na lata 80. XX wieku. Powstał w Stanach Zjednoczonych jako fascynacja komiksami i filmowymi postaciami, jak Królik Bugs czy Myszka Mickey. Jednak dla części osób, które zdecydowały określić się jako futrzaki, skrywanie się za zasłoną zwierzęcej natury pozwala przetrwać i realizować się w rzeczywistym ludzkim świecie. To nawet nie chodzi o to, że to jest przykrywka nieśmiałości. To są jak gdyby drzwi do tego, żeby tą nieśmiałość od siebie odegnać. Nie czuję się samotna. Stałam się bardziej tolerancyjna do samej siebie. Jakby nagle świat zrobił się piękny. Jest to połączenie tego, kim chciałbym być i kim jestem. Różnica polega na tym, że niektórych rzeczy nie wypada, bądź wstydzę się robić, nie będąc lisem. Nic nie mówią o tym chłopy ani baby. U nas we wsi to po prostu temat tabu. Te futrzaki w pewnym sensie konstruują sobie taką maskę, taką osobę, która kontaktuje się ze światem zewnętrznym. Dlaczego? Być może nie odnalazły się wcześniej w tożsamościach czy w rolach społecznych oferowanych przez sytuację społeczną, w której się wychowywały czy dorastały. To nie jest lis jest lepszym mną, ale lis jest mną bez barier społecznych, bez oceniania siebie przez pryzmat człowieczeństwa, społeczeństwa typowo ludzkiego. Nie wyobrażam sobie siebie nie będącego lisem tańczącego na przykład na parkiecie podczas dyskoteki. Natomiast będąc jednym, nie widzę w tym najmniejszego problemu.
Jest to mechanizm obronny, niewątpliwie. Sam fakt doświadczenia takich i emocji, i bycia w takiej sytuacji może sprawić, że potem już jak zdejmie tą skórę zwierzęcia, to będzie mu łatwiej jednak być sobą. Ja się czuję bardziej jako antro. Chodząca po prostu postać na dwóch łapach. Uczucie, że nigdy nie byśmy się nie dogadali ze sobą ludzi. Ludzie są inni od nas. Każda osoba, którą znam, dla nich fury jest takim odcięciem. Ucieka do tego szarego życia i takie oderwanie się od całkowitej rzeczywistości. W momencie, kiedy zabijemy w sobie dziecko, to zostanie nam już tylko szara, codzienna rzeczywistość. Praca, zakupy, telewizja, sen. Nie chcę tak żyć. Choć dla przeciętnego obserwatora bycie fury to głównie zabawa i śmieszne hobby, dla części futrzaków, w tym dla Karoliny, Przemka czy Maćka, to sposób na resztę życia. Zdarza się nawet, że zakładają wewnątrz fandomu rodziny, a planując posiadanie dzieci, również chcieliby wychowywać je w podobnym duchu. Udawałam długi czas, że jestem normalna. Już jestem tak związana z futrzakami, że po prostu zawsze będę futrzakiem. W krajach, gdzie ktoś ma fursonę, szukasz partnera w tym samym gatunku. W Polsce jakiegoś takiego znaczenia nie ma. Bardzo się przywiązujemy do siebie. Nawet do znajomych. My jesteśmy bardzo przywiązani. Traktujemy każdy siebie, praktycznie brat, siostra. Oni się przybierają i tutaj sobie chodzą, tak właściwie dla przyjemności własnej i otoczenia. Dla zasady. Dla zasady? Tak. Klasy, to jest wolontariat. My nic nie reklamujemy, nic nie sprzedajemy. Tam ludzie tak powinni robić częściej, to jest przeurocze. Tak. W którymś momencie pomyślenie, stwierdzenie jestem wśród swoich, jestem w swoim stadzie, to jest totalnie wyluzowujące. Taka tożsamość jest taką, można powiedzieć, w pewnym sensie świadomą konstrukcją siebie w relacjach społecznych, a jednocześnie zabezpiecza przed wglądem w tą osobę, która stoi za tą maską. Wiem, że ktoś jest, kto mnie potrzebuje, kto mnie lubi, chciałby ze mną spędzać czas i osoby, które twierdzą, że jestem niesamowitą osobą. To jest budujące po prostu. Członkowie fandomu fury sprawiają wrażenie sympatycznych i niegroźnych dla otoczenia. Co więcej, wydaje się, że przynależność do tej grupy pozwala im na normalne, międzyludzkie kontakty, także i poza nią. Jest jednak coś, co sprawia, że ogół społeczeństwa nie chce w pełni zaakceptować ich odmienności. Ja myślę, że jest kilka powodów, dlaczego ludzie niepokoją się taką sytuacją, kiedy pojawia się jakaś grupa futrzaków. Dla części ludzi, którzy o tym słyszą, to jest nie do przyjęcia, czują się trochę lepsi od innych zwierząt, dlaczego mamy się jakoś tam z nimi identyfikować. Druga rzecz jest pewnie taka, że to jest jednak dla nas coś ekstremalnego. Zjawisko jest na tyle nieznane, że już z założenia budzi jakąś odrazę. Prawdziwa osobowość futrzaków może swobodnie rozwijać się tylko ukryta pod zwierzęcą postacią. I choć Karolinie i Przemkowi bycie fury przynosi więcej korzyści niż strat, jednocześnie ich decyzje mogą pogłębiać stan bycia innym, niż oczekują tego społeczne normy. Zwierzęca fascynacja Karoliny, Maćka i innych futrzaków sprawia, że społeczeństwo najchętniej pozbyłoby się ich ze swojego otoczenia. To poczucie izolacji, które im akurat sprawia przykrość, dla Grzegorza stało się swoistym sensem życia.